I ruszyły. Bardzo ładny start. Wasilew na czele, blisko jest Lorenz. Na ostatniej pozycji galopuje Wadi Kahil. Wasilew, blisko jest tam Narcyz również, prowadzi Lorenz. Na czele, na drugiej pozycji Wasilew, na trzeciej Elnosten, następnie Szeblat, Narcyz, na ostatniej pozycji Echa Wady i Wadi Kahil. I to obydwa konie galopują łeb w łeb, ale prowadzi stawkę Lorenz. Jest nadal na czele, do celownika zostało jakieś 1100 metrów. Lorenz pierwszy, Wasilew drugi, na trzeciej pozycji Elnoster, następnie Szeblat Al-Kaledijach, Narcyz na ostatniej pozycji niezmiennie Wadika, przedostatni, bo ostatni jest Echawadi. W połowie zakrętu, na około 800 metrów przed celownikiem, Lorenz utrzymuje prowadzenie, na drugiej pozycji Elnoster, tuż Wasilew. No, teraz stawka się rozciągnęła. Dalej galopuje Narcyz, Echa Wady i na ostatniej Wadi Kahil i na ostatniej pozycji Echa Wady. I za chwilę wyjście na końcową prostą. Wyprowadza Lorenz, jest na pierwszej pozycji, na drugiej Elnoster i finish. Lorenz na czele, atakuje go Elnoster przy bandzie lekko galopujący Wasilew i Wasilew już jest na czele. Do celownika zostało jakieś 350 metrów, finiszuje Szeblat Al-Kaledijach i te dwa konie mają przewagę nad resztą stawki. Lżej galopuje Szeblat i jest nieznacznie na pierwszej pozycji, przy bandzie na trzecim miejscu Echa Wady. Prowadzi Szeblat, a tam trwa walka o drugą pozycję i na drugiej pozycji jest Echa Wady, a na trzeciej Wasilew w celowniku. Wygrywa oczywiście Szeblat, na czwartej Narcyz, na piątej Elnoster i na ostatniej pozycji Lorenz.